mam tego jednego nie nakarmić. Dziobata. O ty! Incendio! Ja chcę tamtego na końcu, bo nie ja, tylko ty wszystko ze zera. Spaduwa. Sio, a kysz. Poszedł. Paszą bo. Co, wy nie odlatujecie? Słabiej jest to. Dalej, Harry! A tu gdzie się idzie? Właśnie, tu można iść. A nie, jednak nie można, bo jest ściana niewidzialna. Uwielbiam to w grach. Widzialną ścianę. No i co? Oni sobie poszli. Ajajajaj. Chodźcie jeszcze raz. Sorry, nie chciałem. Są szanse, że nam teraz pomożesz? Jasne, pani, że tak. No... Lee Jordan. Oho, zapaliłem coś. Coś się pojawiło? Czyżby? Coś mi się pokazało. Co z tego? Mniejsza z tego. Idziemy na górę. A teraz Harry Potter minął linię startu, wchodzi po drabinie. Z każdej łodzi trzeba zdjąć pokrowce. Wrzuć pudła do środka i je przykryj. Nałóż pokrowiec i misja skończona. Wingardium Leviosa. Świetnie! Szafa gra, jak to Ludwiczek mówił. A gdzie teraz pudła są? Okej, Harry, podajemy pudła. Po prostu wkładaj je do łodzi. Gdzie są pudła? Tak! Jedno pudło. Super. Wingardium Leviosa! Drugie pudło. Jasne. Jedno tu, drugie tu. Ale będzie zabawa! It's so much fun! Dobrze. Fajnie, fajnie, naprawdę. Właśnie tak! To w ogóle co mi się przytrafiło? Nie ma sprawy. Prawie koniec! Jeszcze trochę! Wingardium Leviosa! Gotowe! Wiedzieliśmy, że można na ciebie liczyć. Nie ma sprawy. Takie dziwne. O, trafiłem. Jeszcze raz, podaj. O, telefon. Dobra, po telefonie. Świetnie! Dobrze, teraz przykryj pudła prezentem. Czym? To jest prezent? Dziwna sprawa. Świetnie! W telefonie? Właśnie na dół! Aha, od, że tak powiem, ukochanej. A notabene jej też będę. Chyba zasłużył na nagrodę. A może mały pokazik? Ostrożnie, bo Ron i Hermiona wyznaczą nam szlaban. Co jest w tych pudłach? Chcesz się dowiedzieć? To rzuć redukto albo incendio na te pudło. Tak, powiedzmy, że pomożesz nam w badaniach. Rzuć redukto albo incendio na to pudło. Jej będę dedykował jedną grę. Jak przyjdzie pora. Firework? To było super! Cieszymy się. Dobra. Dziękujemy za pomoc w badaniach. Jakich badaniach? Dowiedliśmy, że nawet idiota je obsłuży. Chodźmy już. Do zobaczenia na spotkaniu. 7. piętro, pokój życzeń. Super. Przyjdziemy. 3 osoby więcej. Lajtówka. W ogóle myślałem, że coś za plecami mi tak się w pokoju w ogóle rusza, czy coś.
A tu w słuchawkach mam takie wrażenie. Nie wiem, ten... Kurde... Portret śpi. A tu w słuchawkach mam takie wrażenie przestrzenne, że coś z tyłu mi chrobocze. Przecież mi chrobocze w tym, w szafie. Jakiś szczur czy coś, chociaż nie wiem jak w bloku i na takim piętrze mógłby się szczur znaleźć. Chyba mógłby komuś uciec. No ale wszystko się może zdarzyć, nie? Jak ostatnio była akcja z tym pytonem, który jakaś babka znalazła u siebie w ubikacji, to był hit. Po prostu ludzie są tak nieodpowiedzialni, trzymając takie zwierzęta, zwłaszcza je wypuszczając jakkolwiek, że to jest po prostu głowa mała. Sam mam węża. Incendio! No, co prawda nie pytona, nie takiego dużego, ale węża. Bo nigdy bym nie pozwolił, żeby on gdzieś uciekł i żeby ludziom zagrażał. To też taki fajniutki jest, malutki. Znaczy no nie malutki, już taki. No i on by nikomu nie skrzywdził. No ale jednak... aha, nie wyznaczyliśmy sobie następnego celu. Na mapie hotspotów. Gdzieś kogoś, kto jest blisko. Kogoś, kto jest blisko. To jest blisko. Calling Ray. Myślicie, że do niego będziemy mogli iść? On jest jakoś blisko w miarę? Dobra, pójdziemy. Odzyskiwanie aparatu. Gdzie nas stópki zaprowadzą? Mam nadzieję, że teraz się trochę nie przyczyna. Biedny stary Potter musi być taki zdenerwowany. Mam nadzieję, że teraz się nie przyczyna. Co jest? Stópki zbiliśmy. Profesor Umbridge go ustawił. Może się zamkniesz? O, tu. Coś mówiłem. Aha, zmieniłem tą opcję tej rozdzielczości. Myślę, że jakoś tak za dużo w grafice nie straciliśmy. No a po drugie, pragnę przypomnieć, że nagrywam to niestety nie u siebie w domu na PC-cie stacjonarnym. Tylko no tutaj, jak jestem na zajęciach w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. No to nie będę woził, kurde, co tydzień. PC-ta, nie? Chociaż wiecie, nad czym myślałem, jak ja tutaj nagrywam tylko praktycznie to zagrajmy, że ja bym sobie tutaj nie przywiózł tego PC-ta. Co wiele? A w domu korzystał z laptopa. To by była też myśl. No ale zobaczymy, jak to się tam układa. Co tam? Koleś? No co jest? Gadasz do mnie coś, czy nie? Halo? Cześć, Colin. Peter. Co robisz? Chciałem zrobić zdjęcie ślizgoną, jak zaczepiają pierwszaka, jako dowód. Ale wrzucili mi aparat na dach. Nie martw się, Harry go ściągnie. Naprawdę? Dzięki, Harry. Byłoby super. Jest na górze. Jak go zdejmiesz? Ha, na pewno wymyślisz coś super. Chociaż powiem wam, że... To jest która? Piąta część Harry'ego. Aha, może podpalam jeszcze pochodnie. To jest piąta część Harry'ego. Depulsor! Aj. Piąta część Harry'ego. Incendio! Ona tak się troszeczkę przyprapsie, to tak... Można powiedzieć, ścina. Akcja! Ciągniemy tę ławkę. Wingardium Leviosa! Harry się niepotrzebnie zajmuje. A ja chcę właśnie. No i tak się przycina, można powiedzieć, przypraw się, sorki, bo tutaj coś przy mikrofonie majstruje. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać mnie? Halo? Halo? Kto sadzi te rośliny? Piątka. Nie wiem, jak sprawdzałem. Tak na początku. Nic nie zatrzyma Harry'ego. No,
chodziły na pełnych detalach, nie dość, że chodziły na pełnych detalach na laptopie, to jeszcze przy obsługiwaniu Rapsa nie byłoby zbytnich problemów z płynnością, a tutaj są jako takie problemy z płynnością. Więc nieźli jesteśmy, najprawdopodobniej jest to spowodowane złą optymalizacją gry. Także to jest, może być następny powód i... Oh, wow! Jak powiedzieć, następny... O, znalazłem ukrytą paczkę. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie teraz? A, tutaj. Najlepszy przykład, że no, chłopcy się nie starali, tylko z EA. Chłopcy z EA się nie starali, tylko robili coś na szybko. To jest takie troszeczkę dla mnie... Aha, to może trzeba zreferować. Takie troszeczkę... Bo jednak warto zrobić tak jak Blizzard. Ale super! Szkoda, że nie mam swojego aparatu. Pracować nad czymś długo, ale porządnie. Żeby zaraz po wypuszczeniu, dajmy na to gry, nie trzeba było łatki wypuszczać od razu w dzień premiery. No to jest po prostu niektóre gry. To są dosyć... Myślę, że w dniu premiery wypuszczę. Wcale tu, żeby złapać! No i co teraz? Aparat. Dobrze, Harry! Spróbuj użyć Wingardium Leviosa, żeby nam go podać! Spoko, macie na dół. A, mam! Dzięki! Chyba się rozbił. Harry, rządzisz! Nie, rządzę. Yeah, man. Teraz jak ja mam zejść? No to mnie zrobiliście. Mógłbym skoczyć, a oni by mnie złapali Wingardium Leviosa, tylko że no kurcze, są chyba troszeczkę nierozgarnięci. No cóż. Uważaj schodząc, Harry! Ua, spadnę! Hermiona łapnie w swoje objęcia. A ja sobie wezmę chłopka, zanim on zejdzie. Albo dwa. Albo trzy. Bo jeszcze tu musi zejść. Sorry, że jem i mówię. Ale dawno nie jadłem żadnych chłopek. Wiecie? Ale sobie kupiłem. Chcecie wiedzieć? Jakie? Carly z Lorenza. Wow! Harry! Dzięki! Jesteś super! Chciałbym tak umieć rzucać zaklęcia. Muszę powiedzieć Denisowi. Harry Potter pomógł mi odzyskać aparat. Denis będzie zazdrosny. Harry, mógłbyś mu opowiedzieć, jak zdjąłeś mój aparat? Może Harry powie Denisowi, jak przyprowadzisz go na GD. No jasne! Nie opuszczę żadnego spotkania. Harry, będziesz świetnym nauczycielem. Po prostu wiem! Przyjdź do pokoju życzeń na 7 piętrze. Dobrze, przyjdę. Mogę przynieść aparat? Nie! Pewnie nie. Nie chcemy zdjęć tajnego spotkania. Nie przyniosę go. Super. Świetnie. Dzięki. Harry, do zobaczenia. Cześć. On ma chyba ADHD. Chyba zjadł za dużo czekoladowych żab. A jego brat jest jeszcze gorszy. No cóż, przynajmniej obaj wierzą Harremu. Potrzebujemy jak najwięcej osób po naszej stronie. No to następnego kogoś. Kto następny? Kto następny na liście? Colin, znowu ma coś problem jakiś? Rybikus totalus. Czołczeń w Sowiarni. Gonza, Harriet Smith. Jeszcze się zastanawiam, gdzie teraz? Ktoś tu był blisko. Tutaj. Anthony Goldstein. Zobaczymy, kto to jest.